ostatnio w niektórych mediach ukazał się artykuły, bądź to z nagłówkami, jako problem został rozwiązany, ponieważ był jakiś tam chory łabędź, był telefon mieszkańca, następnie Straż Miejska złowiła tego łabędzia, zawieziono go do lecznicy i problem został rozwiązany. Czyli mamy jakby problem tych nieszczęśników, głównie ptaków chronionych, który jest zapisany w ustawie o ochronie niektórych gatunków, między innymi łabędzia, który pływa nam i umieścił się na naszym pięknym jeziorze Trzesiecko. Natomiast jak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że na dzień dzisiejszy nie widzę osób, które by jakby ustawowo opiekowały się i dbały o to, żeby ten problem rozwiązywać. Część mieszkańców, powiedziałbym, nawet tych, nie wiem czy tych zrzeszonych, chociażby tak jak w kołach wędkarskich, niestety nie pomaga tym ptakom, które jakby powiedzieć w swoim naturalnym środowisku, czyli linia brzegowa i tu głównie na linii brzegowej, czyli tej, gdzie najczęściej wędkarz wędkuje, on musi przebywać przy brzegu, ponieważ tu ma pokarm, tu ma pożywienie, naturalne pożywienie, które latem on sobie sam dostarczy, nie potrzeba dokarmiać, jest okres zimy i wówczas ten problem, jeżeli ktoś z mieszkańców jakimś tam sposobem i możliwością mógłby to zrobić, to w ramach rozsądku i w ramach pokarmu, który danemu ptakowi, danemu gatunkowi ptaka nie zaszkodzi. Bo dokarmiając nieumyślnie, czyli z jakimś chlebem, który już spleśniał i tak dalej, to tylko szkodzimy tym ptakom. Natomiast właściwie chlebem nie powinniśmy dokarmiać, bo tam jest chyba sól, jakieś konserwanty, różnie to bywa. Natomiast problem w tej chwili medialnie został rozwiązany w ten sposób, że oto mamy już problem rozwiązany w tych sytuacjach, kiedy chociażby łabędzie zostają, bądź to jest chory, bądź to jest zaplątany w żyłce, bądź połknął żyłkę, a ten problem nie został w dalszym ciągu rozwiązany. Proszę mieszkańców o pilniejszą obserwację, bo ponieważ jeżeli będziemy jako mieszkańcy reagować na sytuację, gdzie wędkarz bezmyślnie rzuca przy łabędziach swoją wędką z haczykiem, w związku z tym, jeżeli będziemy naprawdę reagować, to nie potrzeba żadnych środków, żadnych instytucji powoływać do tego odrębnych. Nie potrzeba niczego oprócz zdrowego rozsądku i uważam, że problem przestanie istnieć. A są to naprawdę piękne ptaki, które w tamtym, porównam chociażby w tamtym roku, w sezonie lęgowym mieliśmy 5 par. W tym roku mamy 2 pary, z których wykluło się młode łabędzie. Czyli co pan to dokładnie, czyli dokładnie pan to policzył? Zna pan te łabędzie? Zna pan te pary? Tak, znam te łabędzie chociażby na jeziorze Trzesiecko. Znam dokładnie statystykę i wbrew niektórym opiniom, którzy mówią, że mamy za dużo łabędzi. Otóż nie, bo statystyka, mogę to każdemu udowodnić, chociażby mam fotografię, jakby dokumentację fotograficzną z konkretnymi datami, gdzie mam udokumentowane, że na naszym jeziorze Trzesiecko mamy, porównując chociażby niedaleko idąc, tamten rok do tego roku sezonu lęgowego, mamy tylko 2 pary. W tamtym roku już mieliśmy jeszcze 5. Natomiast takie bezmyślne sobie chciejstwo, tak bym to powiedział, bo część rozmawiając z ludźmi mówi tak, no jak to, mamy za dużo trzcinowiska,
przy naszej linii brzegowej, tu od strony miasta. W związku z tym dobrze by było, żeby zmusić urzędników do wycięcia tego trzcinowiska części, prawda? Będziemy mieć ładne widoki. Wtedy nasuwa się pytanie, widoki na co? Na pustą taflę jeziora, które bez życia, bo jeżeli wycinamy trzcinowisko w tym okresie teraz po zimie w okresie lęgowym, to musimy mieć na uwadze i również to, że w czasie wcale nie pomagamy gatunkom niektórym, bo ponieważ jest u nas również ptaków mewa, która tylko jeżeli właśnie wytniemy za bardzo trzciny, to wówczas ona pożera innym gatunkom ptaków, które są również chronione, jajka. I wówczas, tak jak do tej pory, mamy końcówkę maja, a w tej chwili nie widać żadnej łyski, która by miała małe. Nie widać perkoza, który by miał małe. Na naszym jeziorze właśnie w tym okresie już powinno to być. Czyli uważa pan, że przez to, że wycinane są trzciny, to mamy taki stan rzeczy, tak? Tak, bo stara trzcina, która właśnie im gęściej, tym właśnie lepiej dla niektórych gatunków, które właśnie w tym trzcinowisku robią swoje gniazda. Jeżeli, proszę państwa, my jako obywatele zamykamy swój dom, to również nie chcemy w ten sposób na klucz, żeby nam ktokolwiek wchodził do naszego domu. Takim domem dla niektórych gatunków ptaków są właśnie naturalne trzcinowisko. Jeżeli go przetniemy, jeżeli go wytniemy, ten właśnie stare trzciny, to zapraszamy inny gatunek, który jest agresywny, do właśnie niszczenia tego gatunku. A wracając do łabędzi, wspomniał pan o wędkarzach, którzy łowią, rzucają przynęty i niejednokrotnie właśnie łabędzie łapią się na takie haczyki. Pan tak. W ręku tutaj ma taki haczyk z obciążnikiem. W jakich okolicznościach pan to znalazł? Od kilku lat wyciągam właśnie przy pomocy, nieczęsto i przy pomocy lekarza weterynarii, bo jeżeli jest cięższy przypadek, to proszę wtedy lekarza weterynarii, który jakby z zawodu jest uprawniony do tego. Lżejsze przypadki typu zaplątania. Część przypadków jest oczywiście, myślę, że takim zbiegiem okoliczności, bo komuś się zerwie gdzieś przy trzcinie duży kawałek żyłki. W związku z tym ten łabędź, jakby powiedzieć, samoczynnie się zaplącze i tu nie winni nikogo, bo to jakby powiedzieć jest przypadek. Łabędzi, proszę państwa, nie wygonimy na środek jeziora, ponieważ tak jak każde żywe stworzenie, on musi się żywić, musi mieć pokarm. Ten pokarm w postaci właśnie niektórych wodorostów, w postaci mięczaków i tak dalej, on znajduje, jest tak zbudowany i tak ma dostosowaną swoją długość szyi, że właśnie na tych głębokościach przybrzeżnych on musi żerować i tu musi znaleźć sobie pożywienie. Inaczej, jeżeli wygonimy łabędzia, bo są i takie opinie od kilku lat, że oto powinny być sobie tam na środku i tego. No nie, no na środku organizm żywy nie przetrwa, musi się pożywić. Czyli co, apel do wędkarzy, aby no jakoś w jakiś sposób roztropny i racjonalny używali tych przynęt, uważali na ptaki, jeżeli są w pobliżu, aby po prostu nie złowić łabędzia. Tak, z tego co mi wiadomo, jest ponad 14 km linii brzegowej, chociażby tu wokół jeziora Trzesiecko. Czyli nie musimy nikogo przeganiać, wyganiać. Wystarczy przejść bardzo często kilka metrów dosłownie, a więc będzie to służyło dla danego obywatela, który mam nadzieję, że kocha środowisko, kocha sobie spędzić w miły sposób czas, a jednocześnie przejść obok i wówczas mało będzie prawdopodobne, że ulegnie zahaczeniu chociażby takich ptak, jak jest łabędź. I żeby nam później nie zostało, tak jak to już z niektórych w historii naszego życia zostało, że oto mamy łabędzie,
tak chyba jak tu mamy pomnik, czyli co, będziemy mieć na obrazkach, na drzewie, a na, w drzewie, ale nigdy nie na żywo. No jeżeli do tego będziemy dążyć, no to bardzo mi przykro, no, no nie wiem, jak to wtedy reagować. Jak dużo czasu poświęca pan właśnie łabędziom obserwacji? Codziennie pan jest nad jeziorem, obserwuje pan, pomaga, jeżeli taka, istnieje taka konieczność? Pomimo, że jestem osobą w stanie spoczynku, ja mam zajęcie i naprawdę nie chodzi mi o to, że jeżeli poświęcam jakiś swój czas, to ja po prostu sobie odpowiednio reguluję swoje zajęcia, tak żeby mieć i na to. A tą sytuację zostałem jakby przez niektórych trochę mniej takich obywateli, którzy naprawdę się zastanawiają, jak to można robić, żeby swój mile spędzony czas nie utrudniać komuś. Między innymi ta zabawa, jak to wczoraj mi jeden starszy pan powiedział, on sobie bawi i rzuca koło łabędzi. Po mojej reakcji, on mówi, ja tylko się bawię, no ale ta zabawa bardzo często dla chociażby takiego ptaka jak łabędź kończy się śmiercią, bo są te przypadki, których nawet lekarz weterynarii po interwencji jego niestety nie potrafił pomóc i te łabędzie zdychają, prawda? No niestety, tak to jest. Mamy teraz okres, kiedy mamy te dwie pary, które nam zostały, tylko dwie, jak na tak duży akwen. Trzeba o nie dbać. Tak, trzeba dbać, żebyśmy nie musieli tego. Jest część społeczeństwa, bardzo fajnie reagują i chcą jakby pomóc, ale mówię, ptakom, zwłaszcza tym jak łabędzie, nie musimy wiele pomagać, wystarczy zdroworozsądkowe podejście do tematu. I w razie takiej sytuacji, kiedy widzimy, to reagujmy. Są telefony naprawdę do niektórych służb, które mam nadzieję, że w końcu temat ruszą. I nie będzie to spoczywał temat wyłącznie na mojej osobie, bo dlatego, że ja naprawdę nie narzekam na brak zajęć. A niestety zostałem jakby wymuszony, no bo drodzy Państwo, jeżeli chcemy pomóc kotu, psu, no to tak samo jest łabędzie, kaczka, perkos, łyska. To są wszystko stworzenia żywe. W związku z tym im również, jeżeli mamy sytuację, kiedy ten ptak wymaga, my jako społeczeństwo mamy lekarzy, ten ptak nie ma. Ten ptak rozwiązuje swoje niektóre problemy w inny sposób, ale to jest za długi temat, żebym to rozszerzał. Także zdroworozsądkowe podejście naszych mieszkańców uważa, że temat by załatwiło w całości. Dziękuję bardzo.